Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rewolucyjna propaganda stara się przedstawić stary, przedrewolucyjny świat jako ten, który prześladował wszystkich, kogo tylko się da. A w szczególności ma tutaj na celowniku Kościół. Dzisiaj o tym sobie porozmawiamy. Zapraszam. A więc ten hierarchiczny świat, którego wciąż jeszcze ślady posiadamy w naszym społeczeństwie, ten świat utworzony przez Kościół katolicki, cywilizacja chrześcijańska, Christianitas, ten świat według dzisiejszych rewolucjonistów, jeśli ktoś nie wie, o jakich rewolucjonistach mówi, to mówię, to polecam tutaj mój materiał o królowej wszystkich rewolucji, oczywiście będzie podlinkowany. Ci rewolucjoniści, a przede wszystkim powiedzmy ich urząd propagandowy, to oczywiście w cudzysłowie urząd propagandowy, przedstawia Kościół jako główną instytucję, która prześladowała kogo tylko by się nie dało. No i warto na ten temat parę słów powiedzieć. W szczególności spoglądam tutaj na materiał pana Dawida Mysiora o serialu Opowieść Podręcznej. Materiał nazywa się Co ma opowieść podręcznej do wtargnięć do kościołów w Polsce. Jest to materiał, który pokazuje serial, który komentuje serial, który przedstawia jakby taką fikcyjną wizję świata, pewnego totalitarnego państwa, które jest wybudowane na takich w cudzysłowie chrześcijańskich zasadach, gdzie kobiety są straszliwie prześladowane i gdzie ci bohaterowie czy antybohaterowie cały czas sypią cytatami z Pisma Świętego. I słusznie zauważa pan Dawid Mysior, że jest to głęboko sowiecka propaganda, to znaczy jest to tak bezpośrednie, tak w pewnym sensie nawet chamskie, że na poziomie intelektu jest to od razu czytelne, że mamy do czynienia z pewną propagandą, jednak na poziomie odczuć może to być jak najbardziej skuteczne, to znaczy takie skojarzenie słów Pisma Świętego, słów o godności macierzyństwa, o wartości macierzyństwa, czy w ogóle różnych słów, cytatów z Pisma Świętego, ich skojarzenie właśnie z takim prześladowaniem, z takim totalitaryzmem, jest bez wątpienia rzeczą, która zostanie młodym widzom po tym, jak ten serial sobie obejrzał. I w tym sensie jest to bardzo niebezpieczne. Jest to taki przykład, ten serial, Opowieść Podręczna, jest to przykład tego, jak właśnie ta rewolucyjna propaganda próbuje za wszelką cenę przedstawić chrześcijaństwo. Tutaj konkretnie bardziej chodzi o odłamy protestanckie, bo serial jest amerykański i raczej jest właśnie wymierzony przeciwko różnego rodzaju protestantom, ale jak najbardziej w ten sposób atakuje również katolików, których bez wątpienia również będą postrzegali jako właśnie takich potencjalnych morderców i prześladowców. Możemy potraktować to jako przykład, jeden z wielu przykładów, to znaczy gdy spojrzymy na to, co się dzieje we współczesnych mediach, jak najbardziej, czy co się dzieje na naszych ulicach, chociażby w czasie strajków kobiet, tak zwanych strajków kobiet, to było właśnie to znaczy ta rewolucja, która widać było, że od samego początku postrzega właśnie Kościół jako tą opresyjną instytucję, która prześladuje tych bezbronnych, uciśnionych i tak dalej. Czy tak naprawdę jest? Jeśli chodzi o kobiety, bo szczególnie ten serial był wymierzony właśnie, czy pokazywał jakby jak to fikcyjne państwo totalitarne, takie chrześcijańskie państwo totalitarne prześladuje kobiety. Koniecznie trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że w naszej cywilizacji, że w ogóle pojawiła się idea istotowej równości kobiety i mężczyzny, zawdzięczamy świętemu Piotrowi, zawdzięczamy temu, że on w swoim liście napisał, że mężowie, szanujcie, darzcie czcią swoje żony, są one bowiem dziedzicami tego samego powołania. I oczywiście nie jest to tylko kwestia tego jednego cytatu, to jest gdzieś tam w całej Ewangelii to się przebija, czyli ta istotowa równość kobiety i mężczyzny, czy w ogóle wszystkich ludzi, którzy na poziomie natury swojej mają tą samą zasadniczą, pierwotną, naturalną godność.
I ta prawda uformowała naszą cywilizację. Jest to jedna z tych praw, która ukształtowała naszą cywilizację. Jest to prawda, której nie ma chociażby w cywilizacji, która wyrosła z islamu. I co widzimy do dzisiaj? Także, że dzisiaj w ogóle jakby ta idea jest w naszej cywilizacji, zawdzięczamy to Bożemu objawieniu, zawdzięczamy to Panu Jezusowi, zawdzięczamy to Jego apostołom. Odsyłam tutaj do mojego materiału Zabójcze Żelki, w którym jest mowa troszeczkę dłużej właśnie o tej sprawie. Natomiast obecna rewolucja jakby wyjmuje, wybiera ten jeden konkretny aspekt, ta rewolucja, nazwałem ją postmodernistyczna w moim materiale Królowa Wszystkich Rewolucji. Ta rewolucja postmodernistyczna bierze jakby ten aspekt, bierze z nauki Kościoła tak naprawdę, że wszyscy ludzie są istotowo równi. Oni nie są tego świadomi, że biorą to z nauki Kościoła, ale że mają to w ogóle w głowach, to się bierze. Jakby zasadniczo źródłem tego jest to, co było zapisane w Ewangelii. Bierze jakąś prawdę i robi z niej absolut. Wyolbrzymia ją do poza w zasadzie granice możliwości i tak działa wszelka herezja. To znaczy wszystkie błędne nauki, które powstają na gruncie, na ziemi, na podstawie naszej cywilizacji, można nazwać w tym sensie herezją, że biorą jakiś aspekt, który prawdziwy aspekt, który wynika z nauczania Kościoła, który wynika z Ewangelii, biorą ten aspekt, wyolbrzymiają go i zapominają o wszystkim innym. Luther tak zrobił z zepsuciem ludzkiej natury. Wziął ten aspekt, wyolbrzymił go, ludzka natura jest tak bardzo zepsuta, że nie da się jej naprawić, nawet Bóg już jej nie naprawi i tylko zakrywa ludzką grzeszność i wyolbrzymił ten aspekt, zapominając o innych. Podobnie z tą naszą rewolucją postmodernistyczną. Ta rewolucja bierze ten aspekt nauki katolickiej, ten fragment nauki katolickiej mówiący o tym, że każdy człowiek ma jedną zasadniczą, tą samą, naturalną godność tego stworzenia Bożego, które jest obdarzone rozumem i wolną wolą, bierze ten jeden aspekt i wyolbrzymia go, zapominając o wszystkim innym. Na przykład zapominając o tym, że pomimo tego, że mamy jedną tą bazową, naszą naturalną godność, to wynika ona z czegoś, wynika ona z naszego rozumu, z naszej wolnej woli. Człowiek, który nie działa na poziomie rozumu, nie działa rozumnie, nie działa w sposób naprawdę wolny, czyli właśnie rozum poznaje prawdę, wola podąża za tą prawdą, że ten człowiek w pewnym stopniu potrafi utracić tą swoją godność. Być może nie całkowicie, natomiast bez wątpienia tą godność można zmniejszać poprzez swoje działania, ale to jest rzecz jakby najmniej istotna w całej sprawie. To znaczy rewolucjoniści, czy rewolucyjna propaganda, czy w ogóle rewolucjoniści zapominają o tym chociażby, że człowiek pomimo tego, że ma swoją jedną, tą istotową swoją godność i ona jest taka sama dla wszystkich ludzi, To jednak ludzie mogą mieć różne zadania w społeczeństwie. I to, co teraz mówię właśnie dla rewolucjonistów, to już jest zupełny faszyzm, tak? To, że kobieta i mężczyzna mogą mieć, czy powinni mieć, czy mają różne zadania w społeczeństwie, to jest już coś dla nich absolutnie strasznego, ale oczywiście, że tak jest. Dlaczego tak jest? Dlatego, że aby ludzki gatunek przetrwał, potrzebne jest potomstwo. Aby to potomstwo było i było dobrze wychowane, żeby było otoczone troską, potrzebna jest rodzina. Więc mężczyzna i kobieta, mężczyzna naturalnie jest powołany do tego, żeby być ojcem, kobieta naturalnie jest powołana do tego, żeby być matką. I nie da się tych ról zamienić. To znaczy na samym poziomie biologicznym jest to po prostu oczywiste. To znaczy kobieta, tylko kobieta może zostać matką, tylko mężczyzna może zostać ojcem. I próba przedefiniowania płci i uczynienia ich czymś płynnym jest próbą zmierzenia się z rzeczywistością. To znaczy próbą nadawania rzeczom innych imion, ale nie da się zmienić tej prostej rzeczywistości, że do poczęcia dziecka potrzebny jest mężczyzna, potrzebna jest kobieta i każdy z nich ma swoją specyficzną w tym wszystkim funkcję. Ale myślę, że tego tutaj tłumaczyć nie muszę. W każdym razie to powołanie jest oczywiście inne.
I każde z tych powołań jest piękne. To jest również bardzo ważna rzecz. Pan Bóg tak chciał, aby mężczyzna był powołany jako ojciec, kobieta była powołana jako matka. I jedno i drugie powołanie jest piękne i dobre. I żadne z nich nie jest lepsze lub gorsze. Tak, czegoś tutaj. I znowu, to jest ten wielki błąd rewolucjonistów, który bardzo rzadko jest dostrzegany. Rewolucjoniści uważają, że powołanie kobiety jako matki jest gorsze niż powołanie mężczyzny jako ojca. Wcale tak nie jest. I cały czas feminizm właśnie chce, żeby przekonać kobiety, że ich powołanie naturalne, macierzyńskie jest gorsze niż powołanie męskie do ojcostwa. Wcale tak nie jest i tak naprawdę dlatego feminizm pogardza kobietami, bo uważa, że one nie mogą podążać ze swoim powołaniem, tym naturalnym powołaniem do macierzyństwa, a muszą koniecznie naśladować powołanie jak najbardziej męskie, co jest pogardą, ukrytą pogardą dla kobiet. O tym mówiłem w swoim materiale Duma kobiety i antykobiecy feminizm, jak również w materiale Siła mężczyzn. Polecam te dwa materiały. A więc, co do zasady, mamy pewne naturalne powołania do macierzyństwa i do ojcostwa, natomiast bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że to nie oznacza, że Kościół teraz będzie ludzi na siłę wciskał w coś, czego robić nie chcą. I to jest, myślę, że bardzo ważna myśl, która powinna koniecznie wybrzmieć. Czyli naturalne powołanie do macierzyństwa i do ojcostwa nie oznacza, że teraz każdy człowiek musi być na siłę wepchnięty do którejś z tych ról. I to widać już chociażby po tym, że Kościół jako jedna z podstawowych swoich gałęzi swojego życia ma życie poświęcone Panu Bogu, życie właśnie, w którym ludzie Kościoła nie zakładają rodzin, życie zakonne, życie w kapłaństwie. I już chociażby po tym widać, że Kościół nie będzie na siłę ludzi wpychał do właśnie macierzyństwa lub ojcostwa. I oczywiście może się tak zdarzyć, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają powołanie, są przez Pana Boga wezwani do zrobienia jakichś innych rzeczy. Chociażby mamy przykład tutaj świętej Joanny d'Arc, która ewidentnie pełniła funkcję, która była przez współczesnych jej postrzegana jako typowo męska i gdzieś tam jest to naturalne, że mężczyzna toczy walkę, że to mężczyzna walczy z bronią w ręku. Natomiast jak najbardziej może tak być, że kobieta zostaje powołana do takiej funkcji. Nie ma w tym, czy może być w tym coś dla nas dziwnego w jakiś sposób, natomiast nie ma w tym absolutnie nic złego. I oczywiście, że może tak być, że czy nie oznacza to, że naturalnie mamy powołanie do macierzyństwa czy do ojcostwa, że każdy musi to powołanie zrealizować. Aby gatunek przetrwał, na pewno większość powinna to powołanie realizować, natomiast jak najbardziej to ta osobista decyzja wyboru drogi życiowej jest osobistą decyzją i tutaj jeśli ktoś decyduje się z jakiegoś powodu na niezałożenie rodziny, jeśli powód jest poważny, tak, to oczywiście może to być uzasadnione. To są osobiste decyzje i one mogą być roztropne, mogą być nieroztropne, mogą być dobre lub złe, natomiast bez wątpienia ten fakt naturalnego powołania do macierzyństwa i ojcostwa nie przesądza tego, że koniecznie każdy właśnie musi w to powołanie wejść lub nie wejść. I to jest zarzut, który właśnie jest często stawiany wobec Kościoła, że Kościół zmusza ludzi do czegoś, zmusza kobiety do tego, żeby właśnie siedziały tylko w domu. To jest oczywiście karykaturalne przedstawienie całej sprawy. To siedzenie w domu jest również i przez nich karykaturalnie przedstawione i to, że siedzenie w domu jest siłą rzeczy naturalnie gorsze od pracowania, od zarabiania, od bronienia rodziny, to również jest manipulacja. Natomiast o tym tutaj dłużej nie będę mówił. Jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami Duma kobiety i antykobiecy feminizm i Siła mężczyzn. Jeszcze jedno słowo a propos tego życia w społeczeństwie i życia rodzinnego. Ta rewolucja również zupełnie zapomina o tym, że społeczeństwo potrzebuje rodzin. Potrzebuje rodzin, które mają dzieci, które mają dobrze wychowane dzieci. O tym ta rewolucja zapomina, dlatego że jest to rewolucją hedonistyczną. Rewolucją, która jest nastawiona tylko i wyłącznie na jedno pokolenie, na używanie życia przez jedno pokolenie. I w ogóle ta rewolucja nie myśli o tym, że społeczeństwo musi przetrwać. Że aby to kolejne pokolenie, które po nas nadejdzie, mogło żyć w dobrym, spokojnym świecie, aby nie było tam wojny i głodu, to my musimy zadbać o to, żeby to pokolenie było liczne,
i dobrze wychowane, żeby to pokolenie mogło stworzyć jedną społeczność, która będzie żyła, która będzie w stanie obronić się przed zakusami innych społeczeństw, które będą chciały jej prawa odebrać, bo to się po prostu cały czas na świecie dzieje. Także my jak najbardziej musimy zadbać obecne pokolenie o to, żeby to przyszłe pokolenie mogło w spokoju żyć. Żeby nie zostało siłą rzeczy tak podbite przez kogoś innego, żeby nie zostało od razu automatycznie zdominowane przez inne społeczeństwo, tylko żeby mogło w spokoju żyć, normalnie funkcjonować. I do tego jest potrzebne, aby to nowe pokolenia były liczne i aby były dobrze wychowane. Wychowane w ten sposób, żeby dobrze potrafiły funkcjonować, żeby potrafiły spełniać swoje funkcje w społeczeństwie, żeby potrafiły zadbać o przetrwanie tego społeczeństwa. Jeśli społeczeństwo upadnie, jeśli społeczeństwo zacznie się usypać, na przykład gwałtownie się zestarzeje, to siłą rzeczy to społeczeństwo będzie cierpiało. Kolejne pokolenia będą po prostu cierpiały. Jeśli teraz będzie kolejnych pokoleń zbyt mało, będą zbyt mało liczne, to oznacza to, że będą zbyt mała liczba osób pracujących będzie musiała dźwigać finansowo ciężar starzejącego się społeczeństwa, co może okazać się dla nich zupełnie niewykonalne, co może sprawić, że w ogóle to społeczeństwo się posypie. Nie wspominając o tym, że te osoby, które teraz właśnie myślą hedonistycznie, później może się okazać, że trafią do przeludnionych domów opieki społecznej, gdzie będą samotne, gdzie nie będzie komu ich utrzymać, gdzie społeczeństwo nie będzie w stanie o nich zadbać i gdzie to wszystko może nagle strzelić i to może być wielką katastrofą. A więc również rewolucja zapomina o tym, że społeczeństwo powinno żyć dla kolejnych pokoleń. Mamy obowiązek zadbać o to, aby ich życie mogło się w spokoju odbywać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.